jesteście pierwsi, ale tak jak mówiłem Janie, udostępniamy już zaraz też dla tych bardziej leniwych, czyli na Facebook albo tych, którzy mają problemy z pamięcią. Bo mimo wszystko, jak się wchodzi na Click Meeting, Asia, to trzeba pamiętać o takich rzeczach, nie? Tak, oczywiście. Facebook ma to do siebie, że jak tam klikniemy, wezmę udział czy coś takiego, to nam przypomina, tak, to już się właśnie zaczęło. Aczkolwiek nie wiem jak ty, ja zawsze to powtarzam, nie lubię oglądać na Facebooku, bo gdzieś coś sobie przeskroluję i później mi to czasami się gubi. I to jest tak, muszę wracać. Zawsze miałem problem z relacjami live na żywo kancelarii premiera, że słuchałem, co się wydarzy, kiedy wracamy, nie wracamy, pyk, kliknąłem coś i trzeba było wracać z powrotem i szukać. No ale dobra, słuchajcie, wcale nie o tym dzisiaj będzie, natomiast dzisiaj będzie 3 razy Z i trochę mi się przypomina taki film, nie wiem, czy skojarzysz, gdzie pan jeden pisał 3 razy tak, drugi 3 razy nie. Tak, pamiętam taki, ale ja tak myślałam, więc... że pierwszy powiesz, że masz skojarzenie 3 razy Z jeszcze z czasami, jak ty chodziłeś do szkoły, albo z czasami, jak byłem studentem, wtedy było 3 razy Z, 4 razy Z, no właśnie. Znaczy wiesz co, ja studiowałem filologię angielską, więc u mnie te Z się nie sprawdzało do końca, bo mimo wszystko to było wszystko zależne od siebie, tak? Więc nie do końca to tak szło, może dlatego zupełnie czym innym. Ale słuchajcie, dzisiaj Jasia, czyli biologia z blondynką, w sumie będzie o biologii chyba nie za bardzo, będzie za to. No jak nie, będzie i to dużo. Będzie dużo tej biologii, bo ja tak czytam, że mimo wszystko będziemy skupiać się na relacjach i na integrowaniu uczniów, tak? I coś, też, co ja lubię osobiście, czyli gry terenowe i wychodzenie w ogóle poza mury szkoły. Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam w ogóle wychodzić poza teren szkoły. Ja też. Jak tylko mogę, to wychodzę. 8 klasa jest fajna, bo teraz chodzimy sobie po szkołach średnich często i zwiedzamy, zamiast się uczyć. O, super, szkoda, że jesteśmy daleko, bo bym zaprosiła do mojej szkoły średniej zespół szkół ekonomiczno-usługowych w Żychlinie koło Konina, więc zapraszamy tam wszystkich ósmoklasistów. Fantastyczna szkoła z położonym fantastycznym parkiem wokół szkoły, dlatego możemy sobie pozwolić właśnie na organizowanie cudownej gry terenowej. Tak więc zapraszamy, jeżeli jesteście gdzieś w okolicy, ewentualnie możecie zawsze polecić znajomym do Joanny. A póki co ja was zostawiam w rękach jakże nikogo innego, jak biologii z blondynką. No dobrze, to ja postaram się tutaj jak najwięcej powiedzieć o tej grze terenowej, ponieważ miałam powiedzieć o tym, jak zorganizować taką grę terenową od podstaw, żeby tak naprawdę można ją było zorganizować właśnie w swojej szkole ze swoimi uczniami. Jak będą Państwo mieli jakieś pytania, to ja później z przyjemnością odpowiem. Ja tutaj 3 razy moje Z, czyli nie jest zakuj, zdaj i zapomnij, tylko moi uczniowie wiedzą, że ja zawsze mam swoje 3 Z. Zainteresuj. Zaangażuj i zintegruj swoich uczniów, czyli możemy ich zainteresować nauką, edukacją, ważne, żebyśmy ich zaangażowali. No i jeszcze te wszystkie gry terenowe służą temu, żebyśmy zintegrowali czy naszą klasę, czy być może naszą klasę również z innymi uczniami, więc gra terenowa jest bardzo fajną formą, gdzie możemy zainteresować, zaangażować i zintegrować naszych uczniów. Postaram się przejść tak naprawdę przez tą taką typową teorię bardzo szybko, żeby przejść do konkretów. O, właśnie przeczytałam w komentarzu, dobry wieczór Pani Asiu, pozdrawię absolwentka ZSEU. No miło mi niezmiernie, cieszę się bardzo, że są tutaj również absolwenci mojej szkoły. Cieszę się bardzo i mam nadzieję, że dzisiaj tutaj Państwo chociaż trochę uzyskają takich pomysłów, inspiracji do tego, żeby taką grę terenową również zorganizować w swojej szkole ze swoimi uczniami. No to zaczynamy. Oczywiście nie chcę tutaj wprowadzać i mówić tak dużo tej teorii, co to jest ta gra terenowa, ale gra terenowa to jest oczywiście rodzaj gry, taki, który dzieje się poza klasą szkolną, czyli gdzieś w jakimś właśnie terenie,
to niekoniecznie musi być park, bo powiedziałam, że moja szkoła mieści się na terenie parku, stąd fantastycznie taka gra terenowa jest organizowana i później Państwu pokażę zdjęcia z naszych gier terenowych. Ale grę terenową można zrobić w ogóle wokół szkoły, wyjść poza mury szkolne i można taką grę terenową zorganizować. Teren nie musi być jakiś bardzo duży, to nie musi być park, ale chociaż w różnych miejscach właśnie na terenie swojej szkoły. Oczywiście gry terenowe są różne, są taktyczne, fabularne, zręcznościowe, jakieś siłowe, czasami są tam różne takie zadania typowo związane z wychowaniem fizycznym, z jakimś tutaj zadania sportowe, stąd te zadania mogą być różne. To mogą być takie gry terenowe, które będą oparte na przykład na poszukiwaniu jakiegoś skarbu, który gdzieś w jakimś miejscu będzie ukryty, ale nie musi być, bo to od Państwa zależy, jak taka gra będzie wyglądała. Może być tak jak na przykład w podchodach, że chcemy dotrzeć do jakiegoś celu, chcemy kogoś znaleźć, mogą to być wyścigi drużyny, ale może być również taka, że mam zdobyć jakieś wiadomości, mam rozwiązać jakieś zagadki i mam zdobyć jakieś punkty. Ja tutaj dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o mojej grze terenowej, którą realizujemy w mojej szkole wraz z grupą nauczycieli oraz z grupą uczniów, bo w organizację gry terenowej zawsze angażujemy również uczniów. Pierwsza gra terenowa to była całkowicie przygotowana tylko i wyłącznie przez nauczycieli, ale później okazało się, że zaangażowaliśmy uczniów i dzisiaj tak naprawdę już jest tak, że po części współautorami, współorganizatorami gry terenowej są również nasi uczniowie. Ale opowiem Państwu również o takich krótkich dwóch grach terenowych, takiej mojej typowo biologicznej, przyrodniczej oraz o pewnej grze terenowej, którą zrealizowałam z moimi uczniami dla uczniów przedszkola, więc tak naprawdę gra terenowa jest takim fajną metodą, formą, gdzie każdy, niezależnie od wieku, może do niej dołączyć, może się bawić, może poszerzać swoją wiedzę. No i teraz o tych celach gry terenowej mogłabym mówić i mówić i mówić dużo. Nie chcę tutaj Państwa zanudzać, bo to są cele akurat do mojej gry terenowej, która została kiedyś stworzona, została w ogóle wpisana jako innowacja pedagogiczna w kuratorium oświaty. No i potem miała być tylko jeden raz, potem może drugi raz, trzeci raz, a okazuje się, że w tym roku zorganizowaliśmy ją już po raz siódmy. Więc tych celów tej naszej gry jest naprawdę dużo, bo to jest i zdobywanie nowej wiedzy, ale również taka integracja międzyprzedmiotowa, że pokazanie, że tego, czego uczymy się na biologii, możemy wykorzystać też na matematyce, to, że uczymy się w klasie teorii, a wychodzimy w teren po to, żeby sprawdzić teraz tą wiedzę w praktyce, ale również ta gra terenowa ma rozbudzać zainteresowania uczniów, ma im pokazywać, że mogą się uczyć również różnymi innymi sposobami. Jeżeli chodzi o zalety, to ja bym się skupiła na tych zaletach, dlatego że organizując tą grę od wielu lat i organizując swoje małe gry terenowe, to widzę, że tych zalet naprawdę jest bardzo dużo i uczniowie z chęcią biorą udział w tej grze terenowej. W ubiegłym tygodniu, właśnie we wtorek, z okazji Dnia Dziecka, zorganizowana została u mnie w szkole siódma gra terenowa. No i teraz jestem na takim etapie, że spotykam się z uczniami w tym tygodniu i pytam się i młodszych, i starszych tutaj, jakie mają swoje odczucia, emocje, co im się podobało, co im się nie podobało, no i okazuje się, że właściwie gra zawsze jest strzałem w dziesiątkę, że uczniowie mają okazję się właśnie poznać, mają okazję się zintegrować i to jest bardzo ważne,
Mogą poobcować z przyrodą, no bo moja szkoła jest na terenie parku, ale pokazuje również to, że można się uczyć w zupełnie inny sposób, że lekcje też mogą wyglądać troszeczkę inaczej, że łączymy tą teorię z praktyką, więc jest takim fajnym sposobem również na spędzenie wolnego czasu. I teraz tak naprawdę po wróceniu już, po tym jak wróciliśmy do szkoły, po tym okresie edukacji zdalnej, fajne jest to, że w czasie tej gry terenowej no mogliśmy zintegrować uczniów, którzy nie mieli okazji w ogóle się poznać. Ja pracuję w szkole średniej, w związku z czym uczniowie, którzy przyszli do pierwszej klasy technikum, nie mieli okazji za dużo czasu, żeby się poznać, zintegrować, bo chodziliśmy tylko we wrześniu do szkoły. Później tak naprawdę początek października i moja szkoła była jedną z pierwszych placówek, które gdzieś tam z powodu koronawirusa zostały zamknięte, bo przeszliśmy tutaj bardzo szybko na edukację zdalną. I uczniowie klas pierwszych nie mogli tak naprawdę do końca się poznać, więc po powrocie do szkoły bardzo właściwie szybko zdecydowaliśmy się na to, że organizujemy grę terenową, bo ta gra terenowa zawsze u nas odbywała się gdzieś tam początek października, w czasie wtedy, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Turystyki, ale z powodu pandemii i tego, co się działo, i różnych obostrzeń, w ubiegłym roku nie udało nam się tej gry terenowej właśnie zorganizować. Natomiast po powrocie tak. I tak naprawdę przygotowania do tej gry terenowej trwały plus minus około 2 tygodni, więc tak naprawdę, jeżeli Państwo jeszcze będą chcieli zorganizować taką grę w tym roku szkolnym, to być może uda się gdzieś tam w ostatnim tygodniu taką grę jeszcze przeprowadzić w swojej szkole, a jeżeli nie, to polecam właśnie w nowym roku szkolnym, na rozpoczęcie roku szkolnego. Od czego właściwie zacząć organizację takiej gry terenowej? Tutaj jest kilka takich punktów, które są bardzo ważne i istotne, żeby dobrze tą grę terenową zaplanować. Po pierwsze, musimy określić cele naszej gry, jaki jest cel główny i jakie są cele szczegółowe. O ile u nas ten cel zawsze był taki, że my chcieliśmy poszerzyć wiedzę, połączyć tą teorię z praktyką i to był taki też nasz główny cel, to w tym roku postawiliśmy przede wszystkim na integrację uczniów, którzy przyszli do naszej szkoły, żeby zintegrować wszystkich uczniów klas pierwszych, ponieważ gra terenowa została zorganizowana dla wszystkich uczniów klas pierwszych. Mamy ich ponad 90 w szkole, więc wszyscy uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w tej grze terenowej, natomiast przygotowywali ją uczniowie klas drugich. I tak naprawdę od kilku lat tradycją stało się już to, że uczniowie klasy starszej przygotowują grę terenową dla nowych uczniów, którzy przychodzą do naszej szkoły i pomagają nam, nauczycielom, w organizacji tej gry terenowej. Myślę, że spokojnie siódma klasa może na przykład zawsze organizować też dla ósmej, czy ósma dla siódmej. Nie ma tutaj znaczenia, bo myślę, że wszystkie dzieciaki mają świetne pomysły do tego, żeby taką grę zorganizować. I młodsi, i starsi, a już na pewno, niezależnie od wieku, wszyscy chcą wziąć w niej udział. W związku z czym najpierw określamy sobie te nasze cele główne. To jest ważne, cele główne i cele szczegółowe. No i w zależności od tego, jakie są też te nasze cele, no to później cały ciąg dalszy tej naszej gry również od tego będzie zależał. Określamy później naszą grupę odbiorców, dla jakiej grupy wiekowej to ma być, czy tak jak Państwu mówiłam, moi uczniowie realizowali razem ze mną grę terenową dla przedszkolaków, organizuję grę terenową na przykład tylko dla moich uczniów, albo pierwszej klasy, albo trzeciej klasy, albo tak jak w tym naszym w tym roku tutaj w naszej szkole, klasy drugie, liceum i technikum organizowały właśnie tą grę terenową dla uczniów klas pierwszych. Dalej, musimy określić, czy ta nasza gra terenowa jest grą indywidualną, że każdy sam będzie działał, tworzył, rozwiązywał zadania,
czy jest to gra grupowa. Generalnie jest tak, że ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej pracuje się w grupie niż samodzielnie, w związku z czym tak naprawdę każda gra terenowa, która została przeze mnie przygotowana, była zawsze grą grupową. No i tutaj uczniowie samodzielnie łączą się w grupy, mniejsze, większe, 3-4 osobowe i w takich grupach pracują. W takich, w jakich jest im najlepiej, w jakich się znają, nie boją się, że w razie jak udzielą złej odpowiedzi, gdzieś tam ktoś ich może wyśmiać, w związku z czym oni samodzielnie zawsze dobierają się w grupy i nigdy nie było takiego problemu, że gdzieś ktoś został tutaj sam, że nie mógł dołączyć do jakiejś grupy, bo generalnie zawsze tak jest, że te grupy samodzielnie bez problemu się tworzą. No i teraz oczywiście musimy przygotować zasady naszej gry. Zasady tak powinny być sformułowane, żeby one były jasne i zrozumiałe dla wszystkich, choć ja wiem, że czasami tak jest, że powtarzamy naszym uczniom raz, drugi, piąty i trzeba czasami powtórzyć i ten szósty raz. Sama wiem, że czasami wielokrotnie zwracam im na coś uwagę, a potem jest tak zwany aha efekt, gdzie uczniowie aha, ja coś nagle mówią i nagle się okazało, jest. Okazało się, że pewna informacja dociera. Więc jasne, zrozumiałe zasady gry, które wielokrotnie powtarzamy, żeby wszyscy zrozumieli. I zarówno organizatorzy, jak i te osoby, które w grze terenowej będą uczestniczyli. No i oczywiście trzeba przygotować też zasady zbierania. No i tu teraz możemy, czy zbieramy punkty, czy zbieramy jakieś odznaki, jak organizowałam grę terenową dla przedszkolaków, to zbierały naklejki i się okazało, że najważniejsze było to, żeby mieć różnorodne naklejki, a jak jeszcze się okazało, że to były naklejki z bohaterami ulubionych tutaj jakiś bajek, no to już w ogóle tutaj te dzieciaki biegały, chciały jak najwięcej tych zadań również zrobić. Czyli musimy przygotować takie zasady, ja Państwu później opowiem króciutko o na mojej i takiej tej naszej grze terenowej, która właśnie jest realizowana w mojej szkole. Co jeszcze? Jeżeli przygotowujemy taką grę, to musimy pomyśleć, czy nasza gra będzie z pewną fabułą, czy nie. I oczywiście czasami takie małe gry, które przygotowuję dla moich uczniów na lekcje biologii, one są generalnie z jakąś fabułą, mają jakiś określony temat, określony tutaj krąg, gdzie my się poruszamy, natomiast grę terenową, którą organizujemy tutaj w naszej szkole, ona jest generalnie bez jakiejś fabuły, czyli chodzi tutaj o to, że uczniowie mają do wykonania różne zadania, zbierają właśnie punkty, chociaż były takie, że na przykład gdzieś tam mówiliśmy o jakimś jednym kręgu zainteresowań tutaj, żeby w jakimś jednym temacie również się zamknąć. No i teraz, skoro już wiemy, dla kogo przygotowujemy grę, skoro już wiemy, czy tak nasza gra będzie z fabułą, czy nie, skoro już wiemy, co chcemy, jaki jest regulamin, no to przychodzi czas na przygotowanie zadań do gry. Pierwsze gry, które organizowaliśmy, to były zadania, które tak naprawdę przygotowywali nauczyciele, a uczniowie pomagali nam, bo byli odpowiedzialni za sprawdzenie tego zadania i za przyznanie punktów za to zadanie. Dzisiaj już jest tak, że część zadań tak naprawdę przygotowują uczniowie, a do gry terenowej, która tak naprawdę została przygotowana w ubiegłym tygodniu w mojej szkole, to tu udało się tak, że tak naprawdę zaangażowałam wszystkich uczniów i to uczniowie stworzyli prawie wszystkie zadania. Oczywiście to był też taki, jak przygotowywali te zadania, przechodzili, pokazywali, czy takie zadania może być, omawialiśmy te zadania, sprawdzałam poprawność zapisów, czy wszystko się zgadza, czy te polecenia są na tyle łatwe, jasne i czytelne, żeby młodsi uczniowie również zrozumieli teraz, o co chodzi w tym
tym zadaniu. No i okazało się, że uczniowie są aktywni, są kreatywni i naprawdę stworzyli ciekawe zadania i zaraz Państwu pokażę niektóre z nich. Oczywiście tu zrobiłam taki punkt z gwiazdką, można, bo raz oczywiście pokusiłam się o to, żeby zaprojektować też poziomy trudności, to znaczy uczeń robił zadania łatwiejsze i jak przyszedł określony poziom, mógł teraz rozwiązywać zadania trudniejsze, natomiast stwierdziłam, że tak naprawdę dzisiaj odeszłam już od tych poziomów trudności. Wszystkie zadania mają ten sam poziom trudności, wszyscy je rozwiązują i tak naprawdę troszeczkę inaczej tutaj teraz te poziomy trudności gdzieś tam skalujemy, na przykład przygotowując pewne zadania do zrobienia na czas. Czyli już nie ma, że jest łatwiejsze, trudniejsze, ale na przykład gdzieś tam pojawia się czas, który chcemy teraz gdzieś tam właśnie sprawdzić i na podstawie tego czasu właśnie przyznawać określone punkty. No i od czego zacząć? No i teraz tak naprawdę od czego zacząć? No pierwsze od tego, że powinniśmy zebrać ekipę, która jest zaangażowana w organizację gry terenowej. To, co Państwo mówiłam na samym początku, byli to nauczyciele ze szkoły, później dołączyli również uczniowie. No i tak naprawdę pierwsza, najważniejsza jest ekipa, która będzie chciała ze sobą współpracować, będzie chciała działać, będzie chciała tworzyć. Zawsze jest tak, że kilku nauczycieli z naszej szkoły angażuje się w przygotowanie tej gry terenowej, no bo to jest nie tylko przygotowanie samej gry terenowej, ale logistycznie, jak to wszystko ma wyglądać, trzeba tutaj przygotować stanowiska w różnych miejscach na terenie szkoły, trzeba tutaj zobaczyć jakie klasy, opiekować się tymi uczniami, więc popracować nad tymi zadaniami, więc naprawdę każdy zawsze ma coś do zrobienia, na koniec zliczyć punkty, więc tych zadań jest całkiem sporo. W tym roku właśnie 1 czerwca odbyła się już w naszej szkole 7 gra terenowa i u nas było tak, że w grze terenowej uczestniczyły 4 klasy pierwsze, prawie tutaj 90 osób, czy ponad 90 osób i to były osoby, które były zaangażowane w to, że one będą brały udział w tej grze terenowej, one będą biegały po różnych stanowiskach i właśnie będą zdobywały punkty. Natomiast organizatorami, oprócz tego, że byli nauczyciele, to również były tutaj dwie całe klasy i z dwóch klas uczniowie, którym bardzo zależało na tym, żeby właśnie zaangażować się i przygotować zadania dla młodszych uczniów. No i tutaj na przykład właśnie te uczniowie z tych klas przygotowywali zadania. Oczywiście nigdy nie jest tak, że każdy wszystko robi sam, tylko osoby, które są zaangażowane w przygotowanie pytań, również dzielą się na takie zespoły 2-3-osobowe i one są odpowiedzialne za wymyślenie jednego zadania, za przygotowanie tego zadania, za przygotowanie punktacji do tego zadania, przygotowanie, przyniesienie wszystkiego do mnie, jeżeli coś później trzeba przekserować, bo tam na przykład są jakieś krzyżówki do zrobienia, to ja później jestem odpowiedzialna już za powielanie pewnych rzeczy, ale generalnie to uczniowie tutaj przygotowują takie surówki, z czego później właśnie będziemy tworzyć zadania projektowe. No i oczywiście organizujemy dla tych naszych uczniów, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie tej gry terenowej, również zebrania, bo my musimy się spotkać z wszystkimi organizatorami, my chcemy powiedzieć uczniom, że to oni są współorganizatorami, są współodpowiedzialni za tą grę terenową, że ważne jest, żeby się zaangażowali, że ważna jest ich aktywność, ich działanie, ale w czasie tych naszych rozmów takich organizacyjnych właśnie, również tutaj mówimy naszym uczniom teraz o etyce tutaj przyznawania punktów, dlatego że uczniowie, którzy przygotowują dane zadanie, oni również mają w danym miejscu w szkole przygotowane czy na terenie szkoły swoje stanowisko, gdzie podchodzą do nich
każda grupa tutaj uczniów i oni są odpowiedzialni teraz za to, żeby sprawdzić to zadanie i przyznać punkty za to zadanie. Czy to generalnie jesteśmy zawsze umówieni tak, że jak ktoś nie zrobi jakiegoś zadania, to jest 0 punktów, natomiast za zrobienie zadania mamy tak przygotowane tutaj wszystko rozpisane punkt po punkcie, żeby uczeń wiedział, za co może otrzymać 1 punkt, 2, 3 i tak dalej, aż do 10 punktów. Więc tutaj Państwu też będę na konkretnych zadaniach mówić. No i teraz jest ważne, żebyśmy naszym uczniom powiedzieli, że ważna jest ta etyka, że ważna jest sprawiedliwość. Czyli nieważne, kto do mnie przyjdzie, moja najlepsza koleżanka, która jest może w klasie, która bierze udział, siostra, brat, trzeba wszystkich zawsze tutaj równo oceniać. I to jest też taka czasami dyskusja z uczniami, rozmawiamy na ten temat i oni czasami też teraz, kiedy rozmawiamy w ogóle z nimi na ten temat, to mówimy, w jakiej czasami jesteśmy sytuacji my, nauczyciele, że my naprawdę chcemy wszystkich tutaj równo, sprawiedliwie oceniać i teraz oni również są przed takim zadaniem właśnie, że mają teraz za zadanie oni oceniać wszystkich sprawiedliwie, żeby właśnie każdy otrzymał taką samą ilość, znaczy taką ilość punktów, na jaką zasłużyli, a nie to, że otrzymają mniej czy więcej, bo kogoś nie lubią, czy kogoś akurat lubią, czy bardziej znają. Od czego zaczynamy? Zaczynamy tutaj, skoro już wiem, kto jest odpowiedzialny za zadanie. Skoro już wiem, kto jest współorganizatorem, to są dwie takie najważniejsze tabelki, które przygotowuję. To są tabelki akurat z tego roku, z przygotowania gry terenowej, tej naszej. I teraz pierwsza ta tabelka, tu mamy numer i nazwa grupy i generalnie założyłam w tym roku, że będzie 30 grup, które będą biegały właśnie po parku i będą zdobywały punkty. No i oczywiście każda grupa otrzymuje swój numerek, bo każda grupa otrzymuje teczkę, i w tej teczce ma właśnie takie kartki, tutaj każda grupa, muszą sobie wziąć coś do pisania i tam później kolekcjonują sobie również różne zadania, które realizowali w parku, a czasami ja im również wkładam jakieś zadanie, niespodziankę, żeby właśnie mogli coś zrobić, albo jest tam mapka. Mapka, gdzie muszą dotrzeć do celu, bo jak dotrą do celu, to na przykład zdobędą na podstawie tej mapki dodatkowe 10 punktów. W związku z czym każda grupa zawsze dostaje taką swoją mapkę i teczkę. I teraz 30 grup. Tutaj uczniowie nadają sobie nazwę grupy, jaką chcą i te nazwy grupy są naprawdę przeróżne i uczniowie są bardzo tutaj kreatywni. No i w tym roku założyliśmy z powodu tutaj właśnie pandemii, że takie grupy projektowe będą maksymalnie 3-osobowe, nie większe, tylko właśnie 3-osobowe. No i teraz na terenie parku rozstawionych było 34 stanowiska, gdzie uczniowie będą mogli wykonywać różne zadania, rozwiązywać, bo te zadania były różne, 34 zadania. No i zawsze jest tak, staram się tego pilnować, że skoro jest 30 grup projektowych, to staram się, żeby zawsze zadań było troszeczkę więcej. To znaczy, żeby zadań było przynajmniej o 2, 3, 4 więcej, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że gdzieś do jakiegoś stanowiska pojawi się jakaś kolejka i uczniowie będą gdzieś tam czekali i być może będą podsłuchiwali odpowiedzi z innej grupy. Staram się również rozstawiać te stanowiska w różnych miejscach w parku. W związku z czym w tym roku było 34 zadania do zrobienia. Każde zadanie było punktowane właśnie maksymalnie do 10 punktów, czyli była szansa na zdobycie 340 punktów. No i tutaj oczywiście teraz osoby, które były odpowiedzialne za zadanie, przyznają tutaj punkty i jeszcze składają swój podpis, że to są na pewno oni przyznali te punkty, a nie, że uczniowie na przykład samodzielnie te punkty sobie wpisali, a na sam koniec sumujemy punkty.
No i żeby teraz nie było tak, że my właściwie uczniom damy teraz tą kartkę, a nasi uczniowie pierwsze co zrobią, to to, że sobie w pewnych miejscach powpisują, ile punktów zdobyli, albo gdzieś tam będą coś przerabiali. Generalnie stosujemy zasadę, że do 10 punktów, żeby potem nie było, że ktoś na przykład dostał 2 punkty, a zrobi sobie tam na przykład 12. W związku z czym stosujemy zasadę do 10 punktów. I teraz jeszcze, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko się zgadza, każda grupa, która jest odpowiedzialna za zadanie, również otrzymuje swoją kartkę. To jest druga kartka, gdzie to już otrzymują nasi uczniowie, którzy są odpowiedzialni za zadanie. I oni sobie wtedy zaznaczają, przyszła do nich grupa 15, ta grupa nazywa się tak, są z takiej i z takiej klasy i przeznaczyliśmy im tyle i tyle punktów. I tak naprawdę jak później gdzieś tam siadamy, to sprawdzamy, czy liczba tych punktów zgadza się w tym miejscu, na przykład i w tym miejscu. Chociaż jak przyglądamy, jeszcze nigdy nie zdarzyło nam się tu, tak, żeby uczniowie gdzieś tutaj kombinowali, coś zmieniali, coś poprawiali, gdyby coś się tam czasami pojawiło, ktoś pomylił się w jakimś miejscu, błędnie wpisał, no to od razu jest informacja do mnie, uczniowie przybiegają, czy odpowiedzialni za zadanie i od razu gdzieś tam jakąś korektę również nanosimy, no bo wiadomo, że uczniowie też czasami tutaj mogą popełniać błędów, nic się nie dzieje, też teraz mieliśmy taką sytuację, że gdzieś tam ktoś źle wpisał, nie w zadaniu 15, w 14 coś się tutaj poprzesuwało, więc ja tam tylko jakąś moją parawkę, że wszystko się zgadza i oczywiście uczniowie grali dalej. Więc to są takie nasze karty, które my mamy i wypełniają uczniowie jedną i drugą kartkę, ci, którzy są odpowiedzialni za zadanie. I muszę powiedzieć, że oni naprawdę podchodzą bardzo pilnie do swojego zadania, starają się stanąć na wysokości zadania, sumiennie oceniają, no bo my jako nauczyciele też odchodzimy między tymi wszystkimi stanowiskami, sprawdzamy, czy wszystko jest ok, czy się nie pojawiły jakieś problemy, czy uczniowie być może z młodszych klas, których my jeszcze też nie do końca znamy, czy tam się nic nie wydarzyło, czy uczniowie są do siebie uprzejmi, grzecznie się do siebie odnoszą, czy nikt nie jest na przykład względem kogoś jakiś niemiły, albo ktoś wymusza jakieś pytania, jakieś punkty, bo też czasami tak się właśnie zdarza, że może być tak, że ktoś może wymuszać jakieś punkty, więc no tutaj ważne jest ta rozmowa z tymi grupami zadaniowymi, żeby porozmawiać, że w razie gdyby się taka sytuacja pojawiła, no to tak naprawdę trzeba to od razu zgłosić i tutaj będziemy monitorować wszystko, a oni nie powinni ulegać żadnym wpływom, żadnej presji nikogo. Więc to są takie tabelki, które przygotowuję, które kseruję. To jest jedna tabelka dla tych 30 uczniów, którzy grają w grę terenową, a to jest właśnie tabelka, którą ma grupa odpowiedzialna za dane zadanie. No i teraz jak wygląda taka gra w mojej szkole? Głównym zadaniem w tej naszej grze jest po prostu to, że uczniowie mają za zadanie zebrać jak największą liczbę punktów za wykonane zadania. Zadania są różne. No i w zasadzie jest tak, że uczniowie mogą tak naprawdę podejść do każdego stanowiska, mogą wybrać sobie, do jakiego stanowiska chcą podać. U nas jeszcze jest tak, że oczywiście ta gra nie jest nieskończona w czasie, aż zrobią wszystkie zadania, tylko generalnie mamy określony czas. To jest 120 minut, kiedy uczniowie biegają od stanowiska do stanowiska i robią po kolei właśnie wszystkie te zadania. Kiedy się spotykamy właśnie z uczniami, to spotykamy się tutaj godzina 10:45, mamy zbiórkę wszystkich klas, przez 15 minut mówimy tutaj, jakie są te zasady gry, chociaż staramy się również wcześniej wejść do każdej klasy, powiedzieć, jakie są zasady naszej gry, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa, czyli że biegamy,
spokojnie chodzimy, nie jeden przez drugiego, patrzymy pod nogę, że nie wychodzimy poza teren szkoły. Wszystkie o takich zasadach bezpieczeństwa też należy uczniom przypomnieć, że tutaj nie ma kto pierwszym, że jeden przez drugiego, tylko żeby zawsze o tych zasadach bezpieczeństwa właśnie pamiętać. No i nasi uczniowie wiedzą, że potem przez te 15 minut jest takie wprowadzenie, mówimy co i jak, rozdajemy teczki, oni wtedy łączą się również w te swoje grupy, no i dostają czas, odmierzamy 2 godziny, najczęściej u nas to jest od godziny 11 do godziny 13, wszyscy uczniowie klas pierwszych w tym samym czasie opuszczają mury szkoły i wychodzą w teren. W tym czasie, kiedy my mamy takie spotkanie organizacyjne, uczniowie, którzy są odpowiedzialni za zadanie, z jakimś nauczycielem jednym czy z drugim, czy czasami trójka nauczycieli, są odpowiedzialni za przygotowanie stanowisk i z jakiejś jednej czy z dwóch sal wynoszą sobie krzesełka, wynoszą stoliki, żeby rozstawić w różnych miejscach. Pamiętajmy o tym, żeby te stanowiska też nie były bardzo blisko siebie, żeby uczniowie gdzieś tam nie podsłuchiwali odpowiedzi tutaj, które są udzielane, w związku z czym staramy się, żeby te stanowiska gdzieś tam w miarę daleko od siebie były, ale znowu nie za daleko, żeby też ci uczniowie gdzieś tam mieli szansę wykonać jak najwięcej właśnie tych zadań z tych, które im przygotowaliśmy. No i za każde zadanie uczniowie wiedzą, że jest do zdobycia od 1 do 10 punktów, no i robią teraz sobie te wszystkie zadanka. Czasami im się udaje uzyskać 10 punktów, czasami nie. Każde zadanie jest zupełnie inaczej punktowane, bo niektóre zadanie jest za rozwiązanie hasła do krzyżówki z 1 punkt, krzyżówka składa się z 10 haseł, w związku z czym zrobienie całej krzyżówki to 10 punktów, ale czasami też są zadania na czas, że zrobienie czegoś na przykład w minutę to 10 punktów, zrobienie czegoś w 2 minuty, no to już 9 punktów i ten czas oczywiście biegnie, a liczba punktów do zdobycia również jest coraz to mniejsza. No i teraz jakiego typu mamy zadania? To są zadania, które przygotowali uczniowie, ja tutaj starałam się zawsze, jak przygotowuję później tą grę, staram się też zrobić te zadania, żeby później właśnie przygotować taką fotorelację z naszej kolejnej gry terenowej, no i na przykład na 2 różnych stanowiskach były rebusy. To są rebusy, te, które są tutaj na dole, to są różne przysłowia, wszystko tutaj jest autorskie, przygotowane przez uczniów, tutaj też własnoręcznie wykonane, narysowane rebusy, łatwiejsze, trudniejsze, to nie są wszystkie rebusy, bo generalnie jest tak, że 10 rebusów, 10 punktów. Prawidłowo zrobione, jedno hasło, jeden rebus rozwiązany, jest 1 punkt. Zadania różne. Oczywiście chłopcy również zaangażowani są w przygotowanie zadań, no i tutaj było zadanie, co roku gdzieś jakieś zadanie o piłkarzach jest, tu z tego roku, tu z tamtego roku, że trzeba rozpoznać piłkarzy, że oprócz tego, że rozpoznać piłkarzy, trzeba powiedzieć, w jakim klubie na przykład grają, no i teraz jest 5 piłkarzy, imię i nazwisko, 1 punkt, w jakim klubie grają, kolejny punkt, więc jest tutaj 10 punktów. Staramy się, ponieważ mamy tutaj też 2 piłkarzy, którzy są właśnie z naszego gdzieś tutaj powiatu konińskiego, więc oni również się znaleźli, którzy są znani i topowi, w związku z czym oni są, ale pojawił się tutaj również uczeń naszej szkoły, uczeń klasy drugiej, który też gra tutaj w piłkę, jest świetny w tym, co robi, w związku z czym nawet uczniowie zrobili tutaj takie zadanie, żeby rozpoznać go, podać imię i nazwisko, w jakim klubie gra. Czasami są to piłkarze, nie tylko polscy, zagraniczni, więc różnie to zadanie
wygląda. No i muszę powiedzieć, że panowie przy tym zadaniu bardzo się angażują, sprawdzają, przyznają punkty, jak przychodzi do rozwiązania zadań jakaś grupa męska, no to często uzyskuje 10 punktów, przychodzi grupa damska, no to czasami tylko podadzą imię i nazwisko, klubów na przykład nie znają, ale potem się pojawia też takie zadanie, bo staramy się, żeby były i takie zadania dla właśnie czy zagorzałych kibiców, tutaj, żeby część męska ma swoje zadanie, część damska, więc też się tutaj pojawiają jakieś pytania na przykład o kosmetyki, co to jest za lotka i na przykład do czego służy, więc żeby wszyscy mieli równe szanse na zdobycie punktów. To jest na przykład zadanie przygotowane również przez uczniów i teraz dopiero zobaczyłam, że tu się pojawiło moje nazwisko, a wcześniej tego nie widziałam. I tutaj zadanie polega na tym, że jest wpisanych 10 jakichś haseł, które trzeba wykreślić. Za każde jedno hasło znalezione jeden punkt. Jest ich 10, w związku z czym 10 punktów do zdobycia. No i oczywiście jest wszystko w określonym czasie, bo to zadanie na znalezienie tych 10 haseł był czas 3 minuty, no i teraz wszystko zależało w ciągu tych 3 minut, ile tych haseł zostało znalezionych, równo wszyscy są traktowani, czyli dla każdego 3 minuty, no jeżeli w ciągu 3 minut znajdą jedno hasło, to jest jeden punkt, jeżeli 5 haseł, no to jest 5 punktów. Więc no postawiliśmy w tym roku na takie zadania, żeby były i trochę śmieszne, nie sprawdzały wiedzy, bo zależało nam na tym, żeby tutaj zintegrować uczniów klas pierwszych, więc te zadania nie są jakieś typowo wiedzowe, choć mieliśmy też i takie gry, które były właśnie typowo wiedzowe. Pojawił się quiz o nauczycielach, żeby tutaj coś podać, coś wymienić, więc mamy też, nasi uczniowie tutaj postanowili, że quiz o nauczycielach, żeby się również, żeby poznać nauczycieli. Najtrudniejsze pytanie było rozmiar buta jednego z nauczycieli, no i okazywało się, że co bardziej kreatywni, pobiegli szybko do pana, odnaleźli go w sali i się pytali, a niektórzy po prostu strzelali, ale wiadomo, że strzelenie, no to jak ktoś trafił, to trafił, ci co pobiegli, dostali punkt, ale tracili również te cenne minuty teraz, które były na wykonanie zadań. Kolejne zadanie, które zostało przygotowane przez tutaj uczennice, to była rozsypanka z różnymi śladami tutaj zwierząt, no i były karteczki z nazwami, no i trzeba było wszystko dopasować, w związku z czym raz im się udawało, raz nie, ale przecież zadania są takie, że nie wszyscy muszą zawsze zdobywać 10 punktów, więc niektóre były łatwiejsze, inne trudniejsze, ale również udawało się uczniom uzyskać wiele punktów za to zadanie. Kolejne zadanie to było do rozwiązania sudoku. Sudoku do rozwiązania. Tutaj oczywiście jest pierwsza wersja do rozwiązania to sudoku, później się pojawiła wersja zmodyfikowana, dlatego że w tej wersji zmodyfikowanej pojawiło się tylko i wyłącznie 10 rubryk do uzupełnienia, żeby również było łatwiej to oceniać. Ci, którzy układają, rozwiązują sudoku, nie mieli większych problemów, za każde uzupełnienie, bo było tylko 10 wolnych pól, był jeden punkt, natomiast ci, którzy pierwszy raz bawili się, no gdzieś tam jakieś problemy mieli, ale jest przygotowana również instrukcja, jak z takim sudoku sobie poradzić. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś w szkole organizowałam mistrzostwa właśnie w sudoku naszej szkoły i byli tacy uczniowie, gdzie oczywiście rozwiązywali, przechodzili do kolejnego etapu, a potem się okazywało, że mistrzowie potrafili to sudoku nawet rozwiązywać w bardzo krótkim czasie, były to zaledwie kilka minut. Więc mamy tutaj również mistrzów. Jeżeli następne zadanie, które też zostało przygotowane przez uczniów, mamy tutaj mapkę, którą przygotowali uczniowie właśnie, no i mamy 5 punktów, które tutaj zostało zapisanych tutaj i trzeba było. Co to za kraj?
trzeba było podać nazwę, no i jeszcze dodatkowo trzeba było podać nazwę stolicy dla tego kraju, w związku z czym taka mała również powtórka z geografii. Oprócz tego tutaj były również przygotowane, już inna grupa, część tutaj jest nazwy rzek, które trzeba było z takim uśmiechem i podać nazwy tych rzek, więc tak naprawdę zadania były różne, różniste. Tutaj zadania, gdzie były przysłowia, przysłowia, które były pocięte, przecięte na pół i uczniowie musieli teraz połączyć te przysłowia tak, jak one brzmią. Za każde dopasowanie przysłowia był właśnie jeden punkt. W związku z czym też się bawili i też wszystko dopasowywali. Kolejne zadanie, no to już było dyktando. Dyktando przygotowane przez tutaj, przez uczniów i trzeba było uzupełnić albo ży, albo ch, albo u. Oczywiście u otwarte, u zamknięte, ży z kropką rz. Jest tutaj 30 takich luk, gdzie trzeba było właśnie wpisać. No i teraz trzy poprawne uzupełnienia tekstu, za to był jeden punkt. No i okazało się, że nawet uczniowie szkoły średniej mają problem z niektórymi słowami i okazywało się, że tak naprawdę niektóre zadania, niektóre słowa okazywały się trudne. Tak więc widzą Państwo, że tu mamy naprawdę różne zadania, które się pojawiają w naszej grze terenowej. Tu były zadania typowe z matematyki, ale nie były to żadne trudne zadania. To były zadania, które pojawiły się na egzaminie trzecioklasisty szkoły podstawowej, ale były to zadania z treścią, gdzie trzeba było pomyśleć. No i nagle okazywało się, że z niektórymi zadaniami oczywiście sobie bardzo szybko poradzili i nie było żadnych problemów, natomiast przy niektórych zadaniach no, musieli się zastanowić, w ruch szły tutaj długopisy, coś z boku liczyli, oczywiście nie mogli skorzystać z kalkulatora, żeby coś policzyć, tylko musieli wszystko dodawać, odejmować czy mnożyć na piechotę, w związku z czym no, czasami niektóre zadania również okazywały się dla nich trudne, pomimo tego, że to było gdzieś tam z jakiegoś dużo wcześniejszego etapu edukacji. Jakie jeszcze mamy zadania? No to jest właśnie krzyżówka, którą przygotowali uczniowie, 9 haseł za 9 punktów, a jak komuś jeszcze udało się rozwiązać wszystko i uzyskał to 10 hasło, no to uzyskiwał właśnie 10 punktów i to była właśnie taka krzyżówka. Kolejne zadanie, był rysunek i tutaj trzeba było odnaleźć 10 wybranych elementów, które tutaj tak naprawdę gdzieś są zamieszczone na tym obrazku. Pracowała cała grupa, usilnie szukała, no i udawało odnaleźć się właśnie te wszystkie elementy. To też było takie zadanie, gdzie wykonywane było właśnie w określonym czasie, 2 czy 3 minut, żeby jak najwięcej tych elementów znaleźć. Kolejne zadanie, tutaj alfabet grecki. Uczniowie dostali pewną wiadomość zakodowaną właśnie tutaj w alfabecie greckim i trzeba było rozszyfrować teraz wiadomość. Więc siedzieli, korzystali z tej ściągi, która tak naprawdę tutaj była, no i właśnie rozszyfrowywali wiadomość. Oczywiście na czas, no i teraz gdzieś tam jakaś literówka, to czasami też były odejmowane punkty, ale bawili się przy tym zadaniu świetnie. To są też takie pytania, które zostały przygotowane przez jedną grupę projektową, czasami bardziej ingerowałam w te zadania, czasami mniej, więc tutaj są i takie pytania odnośnie wiedzy, ale jest też zrób 7 skoków na skakance, uczniowie przygotowali skakankę, więc zadania były różne, odhaczenie każdego punktu powodowało, że grupa otrzymywała jeden punkt więcej. Były takie zadania na pomyślenie, różne, czasami podchwytliwe, kto namalował słoneczniki Van Gogha, no i uczniowie musieli też na takie podchwytliwe właśnie pytania odpowiadać. Pojawił się quiz o naszej szkole i takich pytań o naszej szkole, o patrona szkoły również się pojawiały. Tutaj zostały przygotowane puzzle przez uczniów,
No i te puzzle to jest zdjęcie naszej szkoły. Uczennica wydrukowała, podkleiła na tekturze, porozcinała wszystko i zadanie polegało na tym, żeby ułożyć te puzzle na czas. No i oczywiście, jeżeli uczeń się zmieścił w minucie, dostawał 10 punktów, a im dłużej robił, tym tych punktów było znacznie mniej. No i tutaj są zdjęcia z naszych gier terenowych, bo te zadania są różne, nie jestem w stanie tutaj wszystkiego teraz zmieścić, ale uczniowie na przykład korzystali tutaj i były jakieś gałązki z drzewa, szukali w książkach, jak te gałązki się nazywają, bo to nie były takie pospolite, które my wszyscy znamy, klon, lipa, tylko tu musieli znaleźć nazwę dwuczłonową, dodatkowo znaleźć na przykład nazwę łacińską. Tutaj było zadanie, gdzie trzeba było na przykład rozpoznawać gatunki roślin po przekroju drzewa, po szyszkach, po gałązkach, więc czasami zadania łatwiejsze, czasami trudniejsze. Tu były takie zadanie motoryzacyjne i zadanie ze znakami, ono się tutaj jeszcze też za chwileczkę pojawi, o właśnie, więc uczniowie musieli umieć rozpoznawać znaki drogowe. Tutaj na przykład również znaczki samochodów, czy takie znają, więc tak naprawdę te zadania są różne, różniste. Flagi, trzeba dopasować kraj do tej flagi, pojawiają się zadania, gdzie mamy jakieś miasta, jakieś budynki, trzeba rozpoznać na podstawie zdjęć, co to takiego jest i na przykład jest 5 zdjęć, 5 punktów, a jak jeszcze w jakim kraju czy w jakimś mieście, no to jeszcze tutaj są dodatkowe punkty. Są oczywiście różne zadania sprawnościowe, bieg z ringo na głowie, na czas, tutaj slalomem, tutaj jakieś pytania wiedzy dotyczące jeszcze geografii. Pojawiają się zadanie z mapą, żeby coś znaleźć, żeby wskazać gdzie, czy jakaś rzeka, czy ocean, czy jakiś kraj. To było zadanie dotyczące królów Polski, więc widzimy, że czasami stylizacje też są. Tutaj było taki mały, krótki test z języka angielskiego i ze znajomości słownictwa języka angielskiego. Tutaj znowu rozpoznawanie gatunków drzew po liściach, więc zadania naprawdę są różne. Tutaj i zadanie kulinarne, i ubijanie białka, różna wiedza, pytania z języka niemieckiego, zadania sprawnościowe tutaj były. Angażują się wszyscy i młodsi, i starsi, i widać, że i dziewczyny, i chłopacy, i wszystkim zależy na to, żeby po prostu te zadania były różne, różniste i żebyśmy właśnie wszyscy jak najlepiej się bawili. Odpowiedni sprzęt z sali matematycznej, bo trzeba było coś zmierzyć. Tu dziewczyny szukają przy mapie, więc sprawdzamy tutaj wiedzę teraz zdobytą na geografii. Tu były pytania dotyczące budowy komórki i DNA, zadania dotyczące białka, cukrów, tłuszczy i trzeba były przykłady związków, trzeba było dopasować, co jest czym. Były też pokarmy, które zawierają jakieś określone związki. Tutaj pojawiały się znowu rebusy. Więc tak naprawdę tych zadań jest dużo różnych i to, co Państwu mówiłam, na początku przygotowywali je nauczyciele, natomiast później już postawiliśmy na to, że to uczniowie to zadanie przygotowują, wszyscy zawsze super się bawią, wszyscy są zaangażowani, biegają, chcą uzyskać jak najwięcej punktów. To są właśnie zadania z gry terenowej, która miała miejsce 1 czerwca. Widać, że jeżeli są uśmiechnięci, to chyba naprawdę ta gra terenowa im się podobała. O, tu właśnie jak układają puzzle, tutaj mieli stworzyć taki plakat prozdrowotny, więc było stanowisko z kredkami, z pisakami, były kartki, mieli sami zaprojektować takie plakaty. No tutaj, ponieważ trudno było oceniać, więc wszyscy uczniowie za to zadanie właśnie otrzymali 10 punktów, bo naprawdę super to przygotowywali. Tu już widzimy kolejne zadania z piłką, tu już biegną następna grupa do innego zadania, czyli staramy się, żeby ci uczniowie naprawdę byli aktywni. No mieliśmy potem taki moment, że gdzieś tam pojawiły się przelotne opady,
ale daliśmy radę. Tu było zadanie z hulajnogą i trzeba było przejechać tą hulajnogą przez odpowiednio przygotowany tor. Tu było zadanie, co jest w pudełku, wkładało się rękę z jednej, z drugiej strony, a grupa projektowa wkładała tam pewne przedmioty i oni musieli dotykając to rozpoznawać właśnie, co w tym pudełku jest. Oczywiście z zasadami tutaj były przygotowane rękawiczki jednorazowe i płyn do dezynfekcji, więc takie wszystkie te obostrzenia tutaj też staraliśmy się zastosować. To, co mogą Państwo zobaczyć, że te grupy zadaniowe, które są, każda grupa zadaniowa miała swój numerek i właśnie było wiadomo, jaki to jest numer zadania, żeby też mogli zdobyć jak najwięcej punktów. No i widzimy, że tutaj naprawdę wszyscy się bawią, tutaj były doble, dziewczyny wymyśliły zadanie z dublami, że trzeba było znaleźć pewne elementy i sprawdzana była spostrzegawczość, więc tak naprawdę różnego typu zadania były i wszyscy się super bawili, więc to są tylko takie przykładowe rzeczy. Oczywiście my zawsze gdzieś tam staramy się, mamy w szkole rzecznika naszego szkolnego, więc on stara się gdzieś tam informacje czasami gdzieś tam wrzucić na jakieś media nasze szkolne, nie, nasze takie lokalne, no i czasami się okazuje, że jednak gdzieś tam czasami widzimy, że ta nasza gra też im się podoba, chociaż cały czas na bieżąco mówią, że naprawdę ta gra jest bardzo fajna. To była taka gra właśnie, która została przygotowana dla wszystkich uczniów klas pierwszych. Widzę, że ktoś tutaj, o, cieszę się bardzo, że Państwu się podoba ta opcja zajęć. Naprawdę polecam, myślę, że i można uczniów poznać i z drugiej strony wszyscy razem można się pouśmiechać, pobawić, w związku z czym będę zawsze polecać. Cieszę się, że tutaj Pani Ewie już pączkuje w głowie jakiś pomysł właśnie na rocznicę urodzin naszego patrona. Super, bardzo się cieszę. U nas też często są jakieś pytania o patrona naszej szkoły, bo nasza szkoła jest imienia Fryderyka Chopina. No właśnie, młodzież bardzo lubi działać, to prawda, Pani Bogusiu, młodzież lubi działać, jak im się da zadanie, to chcą stanąć na wysokości zadania. To natomiast jest taka gra terenowa, mini gra terenowa, jak ja to dla nich zawsze mówię, którą ja przygotowuję tylko jeżeli chodzi o biologię, ponieważ ja w mojej szkole uczę biologii, no i mam przygotowaną tutaj mapkę. No i zadaniem uczniów jest to, żeby odszukali pewne punkty, które są zaznaczone na mapce, a dodatkowo jeszcze mają pewne zadania też do zrobienia i to nam się udało tą mini grę terenową jeszcze zorganizować we wrześniu, to była końcówka września, właśnie zanim poszliśmy do domu, więc tak naprawdę uczniowie klas pierwszych jeszcze tutaj niektórzy mogli się poznać. Mam przygotowane swoje mapki mojego terenu, mam pozaznaczane pewne punkty, w związku z czym później łatwiej już pewne zadania również im przygotować. Te mapki mam różne, różniste. Tutaj natomiast mogą Państwo zobaczyć, są takie zadania, ponieważ to było właśnie na poznawanie roślin, które rosną wokół naszej szkoły, w związku z czym były tylko same zadania, one są tutaj tak wycięte, różne, żeby narysować liść kasztanowca, podpisać elementy budowy, rozpoznać jakieś tutaj gatunki drzew, coś poszukać, w związku z czym różne zadania, zrobić jakieś 10 zdjęć, potem tam omawiamy, co na tych zdjęciach jest, wykorzystujemy, tworzymy nasze kolaże. O, to jest mapka też przygotowana moja, gdzie mam pozaznaczane pewne takie ważne właśnie elementy, które wykorzystuję w czasie mojej takiej mini gry terenowej, tylko i wyłącznie właśnie z biologii, więc ja polecam Państwu, żeby wyjść w teren i przygotować sobie taką mapkę właśnie dotyczącą tylko i wyłącznie swojego terenu. Ale chcę Państwu jeszcze pokazać pewną grę terenową, którą zorganizowałam z moimi uczniami, oni tutaj już byli w klasie maturalnej, te starsze osoby to są uczniowie klasy maturalnej i oni razem ze mną realizowali taki projekt, chcę w przyszłości być nauczycielem, ponieważ moi uczniowie stanęli, to byli uczniowie klasy maturalnej liceum ogólnokształcącego i oni tak naprawdę stanęli przed takim życiową decyzją, co oni chcą robić dalej,
czy być może chcą dalej kontynuować gdzieś tam edukację i studiować pedagogikę, czy może inny kierunek. Więc z moimi uczniami realizowaliśmy projekt i razem z moimi uczniami chodziliśmy na zajęcia do zaprzyjaźnionych przedszkoli blisko naszej szkoły i uczniowie moi prowadzili warsztaty, zajęcia dla uczniów. Ja zawsze byłam, pracowali właśnie w takich mniejszych grupkach, to były i zajęcia biologiczne, botaniczne, zajęcia chemiczne, różne doświadczenia robili, pokazywali, te dzieciaki naprawdę się cieszyły, a tu właśnie są takie gra terenowa, zdjęcia z gry terenowej dla dzieciaków. I to była ta gra, co Państwu na początku mówiłam, że dzieciaki zbierały naklejki. No i naprawdę te dzieciaki robiły, chciały, zadania były różne. Dziewczyny z mojej klasy przygotowywały jakieś zadania, że coś trzeba narysować, dorysować, coś posklejać. Oczywiście męska część mojej klasy była odpowiedzialna za zadania sportowe. Były różne slalomy, gdzie oni się przemieszczali. Było tutaj na łyżce, była piłeczka ping-pongowa i oni musieli tutaj przejść jakiś tam czas, jakąś odległość, te piłeczki czasami spadały, dawaliśmy im drugie szanse, były tutaj gole, które strzelali, naprawdę zaangażowali się wszyscy. I chcę Państwu podać właśnie ten przykład, że tak naprawdę każdy lubi się bawić i każdy jest zaangażowany właśnie i taka forma aktywności, taka forma integracji zespołu jest naprawdę fajna. I muszę Państwu powiedzieć, jak teraz się pytam uczniów, jak tam z drugiej klasy, jak tam te pierwsze klasy, to mówią, że fajnie, że się poznają i mówią, że po grze terenowej, tak jak nie wiedzieli, kto jest w pierwszej klasie, bo oni się nie znali, to nagle na Facebooku wysyp zaproszeń, bo oni już wiedzą, kto jest kim. Więc fajnie, bo integrowały się osoby nie tylko w obrębie gdzieś tam swojej klasy, ale integrowali się młodsi ze starszymi, więc bardzo właśnie taką grę terenową lubię i będę polecać wszystkim i myślę, że uczniowie ze szkoły podstawowej też świetnie dadzą sobie naprawdę radę. I ja tyle, bo widzę, że już jest czas i powinnam się zmieścić 21:15, a już jest 17, starałam się dużo tutaj Państwu powiedzieć. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Państwa, że jakieś pomysły, inspiracje tutaj może Państwo do swojej gry będą mieli. Ja zapraszam Państwa jeszcze na stronę facebookową, oczywiście Biologia z Blondynką, bo ja tam na bieżąco wszystko umieszczam, zamieszczam jakieś takie pomysły odnośnie edukacji biologicznej i przyrodniczej, ale zapraszam również Państwa na bloga i na stronę facebookową grupy Super Belwszy, dlatego że tam właśnie pojawił się artykuł o grywalizacji. Jakie mamy pomysły właśnie, już coś, co można zrobić w szkole, w klasie, jak można zaktywować dzieciaki do tego, żeby były aktywne, żeby im się chciało, żeby działały, były aktywne, więc tam też mamy dla Państwa w artykule kilka pomysłów na takie gry, ale już nie terenowe, tylko coś, co można zorganizować w klasie. Za dużo gadam, przepraszam, Sylwester. Ja chciałem powiedzieć, że tak, przede wszystkim zachęcam do uzupełniania ankiety, zostawcie dobre słowo Asi, przekażemy i po uzupełnieniu ankiety można wtedy pobrać certyfikat. Natomiast Asia, chciałem powiedzieć, jestem pod ogromnym wrażeniem, jakby nie tylko Twojej pracy, bo o tym wiem, bo obserwuję Cię od dawna i nawet dzisiaj jeszcze, jak mówiłem o tym, że się widzimy i tak dalej, to moja żona mówi, a to ta, co tak szyszki pyka i ten pyłek spada, tak ja mówię dokładnie, to ta sama, bo też mamy piękne aha, szyszki, też ładnie nam teraz wszystko pyli. Świetnie, a filmik, nie wiedziałam nawet, że tyle osób taki filmik może zobaczyć, a tam mówię, że już kilka tysięcy. Ale to jest świetny filmik jeszcze w slow motion, jakbyś zrobiła, to już będzie naprawdę super. Natomiast ja chciałem powiedzieć, słuchaj, że nie wiem, czy zauważyliście, ale Asia ma tyle energii, jakby to był wrzesień, a nie czerwiec. Nie, no bo ja się cały czas ładuję, wiesz, bo taka gra terenowa i moi uczniowie mi dają tyle energii, że po prostu, wiesz, jak tak tutaj
energia idzie od nich, to ja też ją potem mam, bo to tak działa w dwie strony tak naprawdę, nie? Jak im się chce, to nam się potem też chce, a jak im się nie chce, to nam też się potem nie za bardzo chce, więc to jest fajny sposób na to, żeby zaktywizować naszych uczniów i żeby im się więcej chciało. Poczekaj, to zobaczę, że wam pojawia się błąd przy kliknięciu w link do certyfikatu, zaraz zobaczymy. U mnie działa. Ankieta jest ok, ale sprawdzam, u mnie działa. Ale potem, tak. Ankieta jest ok, potem jest błąd. Nie. To gdzieś problem jednego komputera, przeglądarki. Proszę zobaczyć w innej przeglądarce sobie na spokojnie. Później działa, sprawdzałem, bo jeszcze patrzę, zawsze wrzucam specjalnie też na Google. On jest ciut bardziej tolerancyjny niż OneDrive Microsoftu. Ja tego nie powiedziałem oficjalnie, ale wszyscy mają wtedy dostęp także do certyfikatu, więc działa na pewno. Natomiast Asia, nie wiem, czy wiesz, bo wiesz, że jestem filologiem, natomiast ja zdawałem biologię na maturze w liceum i teraz tak sobie pomyślałem, że kurczę, szkoda, że moja nauczycielka od biologii nie miała takich innowacyjnych pomysłów i my żeśmy siedzieli i zakuwali to TZ na ten zamiast że tak no. powiem, gdzieś tam sobie latać i bawić się w tę naprawdę gry walizacją. Ale wiesz, to tak może mają te nauczycielki od biologii, bo moja też taka była, gdzie tylko nam dyktowała notatkę i się uczyliśmy wszystkiego na pamięć. I wiesz co, i ja podjęłam decyzję, że będę studiować biologię i będę nauczycielką biologii, ale właśnie dlatego będę tą nauczycielką biologii, żeby nie być taka jak ona. I ona mnie zmotywowała do tego najbardziej, bo ja tak trochę się wahałam, biologia czy matematyka, bo moim konikiem w szkole średniej to też była matematyka, no i nie wiedziałam za bardzo co, ale tak sobie pomyślałam, taki świetny przedmiot, tyle można robić, tyle można zadziałać, pokazać, a nagle się okazuje, że wiesz, siedzisz, tylko piszesz te notatki i nic się nie dzieje, i tylko siedzimy, uczymy się na pamięć, no to właśnie dlatego. Widzisz, a ja przeszedłem z biotechnologii na filologię angielską, tak więc, ale też nie żałuję, bo uwielbiam pracę, szczególnie właśnie ze starszymi klasami. Ja pracuję w podstawówce, Asia pracuje w szkole średniej, tak więc moi starsi to jej młodsi, można to, tak to nazwać. A no właśnie, tak. Prawda? Ja też się musiałam teraz trochę przestawić, bo wiesz, jak przychodzili do nas uczniowie po gimnazjum, to też trochę byli starsi, a teraz jak przychodzą po ósmej klasie, to też są trochę inni, bo są młodsi rocznikowo i jak jeszcze jest tam, że oni przychodzili do szkoły rok wcześniej, nie jako siedmiolatkowie, tylko jako sześciolatkowie. To właśnie chciałem powiedzieć, tak. Że to jest przed tobą tak naprawdę, bo ci sześciolatkowie i to jeszcze ci odroczeni sześciolatkowie będą za dwa lata. Już mam, już czasami mam takie pojedyncze osoby, które gdzieś tam wcześniej poszły. Ale dajemy radę, wszyscy tutaj się wspieramy, pomagamy i to jest najważniejsze. Jest super. To słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Asiu, dziękuję ci również. Ja wam również bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się i w takim razie do następnego zobaczenia. Mam nadzieję, że Sylwester jeszcze się kiedyś zobaczymy. Na pewno Asia wróci jesienią, a ja chciałem zaprosić na ostatni w tym sezonie, bo to taki kończymy to trzeci sezon tak naprawdę Mentorowych Inspiracji, webinarem za tydzień. I uwaga, wyjątkowo, bo ja zawsze mówię, co będzie w kolejnym tygodniu, natomiast wyjątkowo nie powiem, co będzie, ponieważ odwiedzi nas kilku prelegentów, każdy pokaże swoją ulubioną aplikację. Ja zachęcam, bo będą także konkursy z nagrodami. Nagrody już są, konkursy muszę wymyśleć, tak więc jestem świetna, ja konkursy tak? Jakbym a to chyba, dobra, to później do ciebie napiszę i zaraz. No, ja to wiesz, że zawsze ja tylko chodzę, i tak naprawdę zawsze potem tylko nagrody teraz. A muszę jeszcze powiedzieć, bo nie powiedziałam, jeżeli tutaj ktoś jeszcze jest, że tak naprawdę no kiedyś to zawsze są nagrody dla tych, co zdobywają najwięcej punktów i tak naprawdę kiedyś to fundowała nam Rada Rodziców, a teraz Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Edukacji zawsze nam dokłada do tych nagród i okazuje się, że gdzieś tam organ prowadzący szkołę czasami też nas wspomaga, więc super, ja się bardzo z tego faktu cieszę. I super, i na pewno satysfakcja dzieciaków. Tak, ja taka podpowiedź dla tych, którzy by chcieli zorganizować taką grę, żeby się nie bali i poszli się zapytali, czy jest taka szansa. Nic nas to nie kosztuje, a może akurat gdzieś tam ktoś sypnie kasą.
A może nawet w tym starostwie czy gminie będą chcieli w tą grę zagrać razem z wami. A, widzisz, nie pomyślałam, ale kiedyś myśleliśmy, żeby zrobić taką dużą, no ale to może kiedyś, już po pandemii. Dokładnie, tak więc jeszcze raz bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Życzymy miłego wieczoru, jeszcze troszeczkę, zawsze herbatkę można się napić, włączyć serial na przykład na Netflixie, albo po prostu słuchajcie, jeżeli nie macie dosyć, to będzie oczywiście też nagranie z tego do znalezienia na YouTubie, na profilu naszego partnera technologicznego Mentor Systemy Audiowizualne. Certyfikat się uzupełnia samemu, po prostu ktoś jak wpisał sobie certyfikat i pobrał, to nie skasował nazwiska. Wypełniamy samodzielnie certyfikat. To taka propos komentarza. I jeszcze raz dzięki bardzo. Ja też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli, więc trzymajcie się. Jeszcze już podobno ktoś policzył 13 tylko dni i mamy wakacje. O, to super. Do widzenia.